Cześć, tu Karolina, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was wideo, którego nie planowałam, ale było wiele osób, które chciało, abym podzieliła się książkami, które planuję przeczytać w tym roku. Zrobiłam to w zeszłym roku i w sumie rozumiem Was, bo wydaje mi się to bardzo fajnym zabiegiem móc sobie potem zweryfikować, mówię tutaj już dla mnie, to czy udało mi się przeczytać te książki, które sobie zamierzyłam, a z doświadczenia widzę, że udaje mi się przeczytać więcej książek, ale to w ogóle nie są te, które były na mojej liście i może właśnie przez to, że ja wrzucam taki film, Was zainspiruje to do czytania więcej albo nawet do czytania tych samych książek po to, abyśmy mogli dzielić się swoimi wrażeniami. Także bardzo fajnie, że to wymyśliliście, dziękuję Wam. Bo to też mnie chyba zmotywuje, żeby trochę się potem z tego, co przeczytałam, wyspowiadać. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Postaram się to zrobić szybko, bo przyzwyczajona jestem do tego, że nagrywam podcasty, które trwają wieczność, a nie chciałabym, żeby moje filmy trwały jakoś super długo. Więc zacznę od książki, którą już przeczytałam w tym roku i była na mojej liście. Jest to książka Siła ziół, jest to książka polska Patrycji Machałek, która mówi o różnych ziołach i o tym, co one robią, jakkolwiek by to już miało, jak można ich używać po prostu na co dzień, żeby wpływać korzystnie na swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, bo tutaj jest też bardzo wiele innych zastosowań, na przykład antydepresyjnych czy uspokajających i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo fajna książka, polecam Wam ją i to już jest mój numer jeden na liście z tego roku. Teraz jeszcze jest styczeń, kiedy nagrywam ten film. Wiem, że go puszczę w lutym, dlatego możliwe, że coś się zmieni. Ale książka, którą teraz czytam, to jest Śpi, jedz i ruszaj się, Sachin Panda. I prawdopodobnie tydzień temu widzieliście ją w ulubieńcach, dlatego że kocham tę książkę. Jestem w tym momencie, no, troszkę za połową. I to jest książka, która mówi o rytmie okołodobowym, czyli o tym, jak bardzo sen, stałe pory wstawania, kładzenia się spać oraz stałe pory posiłków wpływają na nasz ogólny stan zdrowia. Jest to książka, która po prostu już odmienia moje życie. Polecam Wam z całego serca. Jest to wydawnictwo Feria i to jest moje numer dwa. Ja generalnie czytam w większości książki popularno-naukowe, ale tutaj na mojej kupce, bo to mam wszystkie moje książki rozłożone, jest też kilka pozycji właśnie, kilka powieści. Ale zacznę od tych popularno-naukowych i zacznę od tych, które już chyba się tutaj pojawiły kiedyś w zeszłym roku, także tutaj moment wstydu. Słuchajcie, pierwsza książka to jest Ilustrowana historia USA. To jest książka po angielsku An Illustrated History of the USA. I tutaj mam dla Karoliny Sobańskiej, słuchajcie, dedykacja. 19 czerwca 2009 dla Karoliny Sobańskiej, uczennicy klasy 6C za wybitne sukcesy w konkursach języka angielskiego. Trochę taka samochwała, ale strasznie mnie to rozczula, że dostałam to w 6 klasie i do tej pory tego nie przeczytałam. Miałam to w Stanach, przeczytałam jakąś, nie wiem, 1/4 i no nie poszło mi to czytanie w Stanach, szczerze powiem, ale chcę znać historię USA lepiej, więc zabiorę się za nią za chwilę, mam nadzieję, że przeczytam ją całkiem szybko. I druga książka, którą mam w swojej kolekcji, słuchajcie, już od Madrytu, czyli od 2,5 roku prawie, to jest książka Art History for Dummies, czyli historia sztuki dla głuptasów. Jest to książka, która jest bardzo niefajnie wydana, bo ona jest taka szaro-bura i nudna i jest bardzo mało zdjęć. Natomiast ja bardzo bym chciała edukować się w zakresie historii sztuki. Chcę wiedzieć o tym więcej i zabiorę się za nią, naprawdę, zabiorę się za nią. Też mam znajomą, która jest historykiem sztuki i ona jeszcze bardziej mnie... Pozdrawiam Maję, mnie tego nie oglądasz, ale pozdrawiam Maję i ona mnie jeszcze bardziej zmotywowała, żeby wiedzieć więcej, bo też chcę chodzić do muzeum i wiedzieć, na co patrzę. Mimo że analizowało się obrazy w szkole, to niewiele zostało przynajmniej w mojej głowie. Także ja mam nadzieję, że w końcu przebrnę przez to i coś z tego wyniosę. Kolejna książka, którą miałam zamiar przeczytać w zeszłym roku, to jest A Brief History of Time, czyli Krótka historia czasu Stephena Hawkinga, klasyk fizyki. Co ja Wam mogę powiedzieć? Z tyłu jest napisane Was there a beginning of time? Could time run backwards? Is the universe infinite or does it have boundaries? Czyli różne pytania o początek świata, o początek czasu, to i wiele innych pytań. Mam nadzieję, że w tej książce znajdę na nie odpowiedź.
No dobrze, przechodzimy dalej, słuchajcie. Książka, która też była na mojej liście w zeszłym roku. Znaczy w ogóle chciałam powiedzieć, że w zeszłym roku udało mi się przeczytać więcej książek niż zamierzyłam, ale tak jak mówię, zupełnie inne. I to jest książka polska, Anna Kowalczyk, czyli Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich z ilustracjami. Przefajna w ogóle sprawa, bo to jest historia Polski, tylko mówiąca o tym, czego dokonały kobiety, które często, dziękuję Państwu sąsiedzi za głośne przesuwanie mebli każdego dnia, które często były pomijane w naszych książkach i sądzę, że ta pozycja wiele mnie nauczy i poznam wiele wspaniałych Polek, o których się nie mówi. Jak miło wyszło słońce, słuchajcie, bo te styczniowe, ponure dni są dla mnie wyzwaniem i bardzo się cieszę, że coś się zmienia. Kolejna książka to jest książka, którą dostałam od Małgosi. Pozdrawiam Małgosię, moją skontomasik, czyli Dorosłe dzieci. Jest to książka psychologiczna i jej podtytuł brzmi Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Mnie bardzo interesuje temat psychologii i jestem bardzo, bardzo ciekawa, czego nauczy się od tej książki, a raczej z tej książki. Dalej, moi drodzy, jest książka, którą chciałam dostać na święta i tak też się stało. Jest to książka, o której słyszałam tak dużo od tylu lat, gdzieś ona się przewijała w moim życiu. I to jest książka Elizabeth Gilbert, Big Magic. I też chciałam oczywiście ją przeczytać w oryginale. Jest to książka autorki Eat, Pray, Love, czyli Jedz, Módl się, Kochaj. Z tym, że ta książka to są jej przemyślenia. To nie jest powieść, to jest książka taka, powiedziałabym, psychologiczna, pewnie motywacyjno-egzystencjalna. Do końca nie wiem, o czym ona jest, ale Mimi Icon ją polecała, więc po prostu biorę. I słuchajcie, przedostatnia książka, która nie jest powieścią. To jest książka, którą poleciła mi dla odmiany Ola, moja przyjaciółka. I to jest książka, która otrzymała nagrodę Nike 2019. Autorem jej jest Mariusz Szczygieł. Jest to książka Nie ma. Z tyłu jest napisane, nie ma kogoś, nie ma czegoś, nie ma przeszłości, nie ma ojca, nie ma pamięci, nie ma widelców do sera, nie ma miłości, nie ma życia, nie ma penisa, nie ma fikcji, ta mina. Nie ma koloru, nie ma właściwej odmiany optymizmu, nie ma komisji, nie ma grobu, nie ma siostry, nie ma klamek, nie ma niebieskich tulipanów, nie ma, nie ma. Trochę kupiłam ją w ciemno, więc zobaczymy. I ostatnia książka mojej Mili to jest Cegła, będę nią budowała ścianę w mieszkaniu. Jest to książka, o której było bardzo głośno. Jest to książka Głód Martina Caparrosa, czyli książka, która opisuje w przystępny i krótki sposób problem głodu na świecie. Duży reportaż, myślę, że ciężka sprawa, ale ważna. Zabieram się za nią za chwilę. Teraz już pójdzie z górki, bo mam powieści, jest ich dosłownie kilka. Pierwsza z nich to jest książka, którą zaczęłam czytać w Stanach, ale w Stanach nie szło mi czytanie, byłam zbyt rozproszona wszystkim wokół mnie. Jest to książka The Alchemist, Alchemik, książka Paulo Coelho, czyli książka, która w co drugim zdaniu ma cytat, którym można się kierować w życiu. Zaczęłam ją czytać, jak widać, i jest bardzo piękna, ale trochę straciłam wątek, więc zacznę od początku. Kupiłam ją w antykwariacie w San Francisco bodajże i też jest z polecenia Mimi Icon i to jest jej ukochana książka i bardzo chcę ją przeczytać. Motywuje mnie to. Motywuje mnie ten film, słuchajcie. Kolejna książka to jest książka, którą dostałam na święta i też o której marzyłam. To jest książka, która nazywa się Find Me, czyli druga część Call Me By Your Name. Call Me By Your Name jest powieścią mojego życia, po prostu książką, której się zakochałam, w filmie się zakochałam już dawno temu. Więc jest to kontynuacja, jest to książka, która ponoć opowiada głównie historię ojca Elio. Autorem jest Andre Asiman. Ja nawet nie muszę powiedzieć, czym to jest, to będzie piękne. Także jestem taka szczęśliwa, że ją mam i chcę w jakiejś pięknej aurze to przeczytać. Nie chcę być w zimowym, domowym klimacie, tylko na przykład na wakacje. Myślę, że to jest taka piękna powieść. W ogóle ja powieści czytam zazwyczaj w wakacje. Nie jestem w stanie czytać powieści, jak jestem w domu. Lubię się uczyć z książek. Natomiast na wyjazdach, oj tak. I kolejna książka to jest Murakami 1Q84. Podtytuł brzmi: czas może się posuwać, przybierając nieregularne kształty. Sam w sobie jest z natury równomierny, ale kiedy zostaje zużyty, zmienia się w coś nieregularnego. Czyli typowy Murakami, nie wiadomo o co chodzi. Przeczytałam trzy jego książki na koniec zeszłego roku, a ta była u mnie w domu, więc po prostu stwierdziłam, wzięłam ją tutaj do siebie, do Warszawy. Zobaczymy. Jest zdecydowanie grubsza. I słuchajcie, na koniec mam dwie książki tego samego autora. Jest to Philip Roth. I jest to książka, którą zaczęłam czytać w zeszłym roku, ale w nią się powinnam była jakoś lepiej wczuć, więc zaczynam też od nowa i to jest Kompleks Portnoya.
książka, słuchajcie, do której na maturze odniósł się mój tata i to jest jedyne, co wiem o tej książce i też wiem, że było to trochę niestosowne, także jest to raczej kontrowersyjna powieść, przynajmniej zawczasu była kontrowersyjna, jest napisana kultowa powieść, ponadczasowy amerykański klasyk. Powieść uznana przez tygodnik Time za jedną ze 100 najważniejszych anglojęzycznych powieści wydanych od 1923 roku. O, wy tutaj widzicie tą moją, to jest ta moja kupa wszystkich książek, aż zaczęło być widać w kadrze. I ostatnia książka też jest Philip Roth, jest to książka pod tytułem Spisek przeciwko Ameryce. I ona mówi o tym, co by było, gdyby Ameryka, Boże, gdyby Niemcy wygrali wojnę, tak mi się wydaje, II wojnę światową. Tak mniłam, że o to chodzi, nie chcę też czytać za dużo, żeby sobie nie spoilerować, ale ja bardzo lubię książkę Człowiek z Wysokiego Zamku, która mówi właśnie o tym, że Niemcy wygrali wojnę i opowiada o takiej w ogóle, o innej rzeczywistości, która mogłaby mieć miejsce, gdyby to się inaczej potoczyło. Także lubię takie książki, więc na jakiś wyjazd na pewno zabiorę tę. Moi drodzy, chcę już kończyć, żeby ten film nie był za długi. Pewnie wskoczy mi jeszcze więcej książek. Na pewno chcę przeczytać książkę W pogoni ze słońcem, także ona jest na mojej liście. Też jest to książka o rytmie dobowym. I na pewno coś jeszcze się napatoczy. Wiem, że jest jakaś książka, która nazywa się Ziemia. Chyba ona jest o zmianach klimatycznych i ona do mnie jedzie, więc jeszcze tę ziemię bym dopisała do mojej listy. Czekam na Waszą listę książek. Uznajmy ten film za taką motywację, żeby zabrać się do czytania i rzeczywiście sukcesywnie przez te książki przechodzić, ale też nie róbmy wyścigów. Chodzi o to, żeby po prostu się edukować, ale też relaksować, dać sobie pomarzyć czytając powieści i dowiedzieć się czegoś nowego czytając książki popularno-naukowe. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Do usłyszenia, widzicie? Jestem już podcastowa. Do zobaczenia. Pa!